drugi dzień pobytu w Pieninach. Ruszamy z parkingu przed Biedronką do Leśnicy. To będzie część rowerowa, a potem będzie część piesza. Na wysoki wierch. Niestety zamknięty jest odcinek drogi po słowackiej stronie wzdłuż Dunajca od zjazdu na Leśnicę do Czerwonego Klasztoru. I nie mogliśmy się do tej Leśnicy wybrać od strony Sromowców Niżnych. Jedziemy od strony Szczawnicy. Janusik na skałce. Dunajec. Granica polsko-słowacka. Wiem, że jest z nas biegu. To... nie było ta... nie, Sasunka, no nie była. Kawałeczek, velo, reszta zamknięte. Teraz jedziemy drogą do Leśnicy. Leśnica, centrum turystyczne. Jedziemy sobie w górę Leśnicy z zamiarem wjechania na Przełęcz. Wyjechaliśmy z Leśnicy, wspinamy się na Przełęcz, która tam gdzieś jest. Robi się stromo. I wspinamy się. Co prawda nie z widokiem, bo przy zjeździe będziemy mieć widok na Trzy Korony i chyba Sokolica tam jest z boku. A na razie nie widać gór. Znaczy widać górki przed nami, ale to jeszcze kawałek ze 100 metrów do góry. Podjazd jest zarąbisty. Ale widoki są fajne. Akurat to mi teraz, kurczę, taki kawałek skarpki przesłonił, ale jak wyjadę, to będzie pięknie widać Trzy Korony i tamte górki w tych Pieninach właściwych już widać gdzieś tam przełom Dunajca z dołem Zapingala i widok ekstra klasa. Trzeba to uwiecznić. Mamy ponad 200 metrów podjazdu od Dunajca, od Szczawnicy. Szczawnica gdzieś koło 450, a tutaj wjeżdżamy na prawie 700. I już końcóweczka. To już jest Przełęcz.
odpoczynek na przełęczy z widokiem na Tatry. Oczywiście pięknie tu, pięknie. Po krótkim odpoczynku rozpoczynamy część pieszą dzisiejszej wycieczki. Idziemy na wysoki wierch, jakieś 160 metrów podejścia, 2,5 kilometra i 40 minut według szlaku. Po raz kolejny dochodzę do wniosku, że pieniny są bardzo ładne. Na jakąś kupkę. Przed nami wysoka. Wysoki wierch. Grzbiet pienin właściwych z trzema koronami. No i oczywiście Tatry. Podejście na szczyt wysokiego wierchu. Tu widać tą drogę. Wydeptawiam na tym kurcze pięknym trawniku przystrzyżonym jak u jakiegoś angielskiego lorda. No i znowu się pojawiły Tatry w pełnej krasie, bo już jesteśmy znowu wyżej niż przełęcz, na której rowery zostały. Oczywiście trzy korony cały czas nam towarzyszą, gorce, a jeszcze zostało ze 100 metrów podejścia. Jesteśmy na poziomie około 850-860. Jeszcze zostaje nam do szczytu. Powiedzmy, że 30 metrów, szczyt jest chyba tam. Cały czas nam towarzyszą piękne widoki. Jeszcze z 10 minut.
będziemy na górze. Atak szczytowy. Dole szlachtowa, szczawnica drzewa zasłaniają trzy korony. Wysoka i Durbaszka przed nami, a tu jesteśmy na wysokim wierchu. Turysty. No widać oczywiście cały ten grzbiet Radziejowej, pasma Radziejowej, Beskid Sądecki. W dole palenica i szafranówka. No i Tatry. Po krótkiej przerwie w okolicach szczytu zaczynamy schodzić na dół. Tam gdzieś widać przełęcz auta na parkingu. Musimy tam wrócić, potem zjechać na rowerach do Szczawnicy, no i niestety do Domciu. Jeszcze na koniec jedno ujęcie z punktu widokowego, z takiej kupki znajdującej się blisko szlaku. W której bardzo ładnie widać i Tatry, i te pasmo chyba tej Magury Spiskiej, to jest po drugiej stronie, no i leśnice i dolinę, którą będziemy zjeżdżać aż do Dunajca, oczywiście włącznie z trzema koronami. Jeszcze takie jedno małe ujęcie końcówki zjazdu w stronę Dunajca. Za chwilę dojedziemy do granicy, no i wracamy. Takie dość fajne skałki tutaj, efektownie to wygląda. No nic, nagramy już. Będzie Witek już tam zjeżdżać. No nikt w sumie nie nagrywał, nie? Jak my tam na początku zjeżdżali.